Dobry wieczór, witamy. Oto tragicznie satyryczny program rozrywkowy, czyli Czułe Dranie, Urszula Kaczyńska. I Paweł Loroch, jak zwykle, w czwórce o 22. Kłaniamy się i od razu spoglądamy, kto do nas pisze maile. Dziękujemy za wszystkie. Oto Agacia, mili państwo, pyta, jak można się dostać do naszej klatki. Marzy o tym, odkąd po raz pierwszy zobaczyła program. Droga Agato, sprawa jest prosta. Wystarczy cała kupa pieniędzy, którą przesyłasz na nasze konto, a numer konta podajemy po programie. No właśnie, a co w programie? Sprawdźmy. Dalekie dziś dranie od codziennych bzdurek, czas podnieść poziom, bo przyszedł ogórek. Choć będzie o seksie wśród tematów licznych i będzie o pracy w przeglądzie technicznym i bryndal Alicja, a nawet olbrychski, nareszcie w draniach intelektu przebłyski. Lansik.pl to jest takie miejsce w sieci, w które dostarcza mi nieustannych wzruszeń, zresztą nie tylko mnie, Pawłowi i innym internautom. Również tym razem Lansik pisze o Krzysztofie Bosaku, który zarzekał się, że jak Sejm się rozwiąże, to on zrezygnuje z Tańca z Gwiazdami. Sejm się rozwiązał, a Krzysztof pląsa dalej. No i internauci nie pozostawili na nim suchej nitki. Otóż spodobało mu się macanie tancerki, normalnie mu nie wolno tego robić, a w ramach programu może sobie podotykać. Geje na pewno się cieszą, że ich ulubieniec pozostał w programie. Patrz, nie umawialiśmy się, moja droga, ja również mam informacje z Lansika dotyczące gwiazd, które tańczą, na przykład gwiazd. Ewa Szabatin. Podobno ma chrapkę na Mateusza Damińskiego. Opowiada, że Mateusz to mężczyzna, z którym mogłaby być. Przystojny, inteligentny, ma wiele pasji. Trudno powiedzieć, co zgotuje los, ale jeżeli zrodzi się uczucie, nie będę stawiać oporu, wyznaje tancerka. Na to krótki komentarz internauty. To ci od razu widać, że się bzykają, ale czy to miłość, to się z czasem okaże. No, bezkompromisowo. No tak, nasz gość też jest bezkompromisowy. Pisuje felietony do Gazety Wyborczej. Znawcy twierdzą, że kto raz zasmakuje ogórkowych potraw, ten nie będzie chciał z nich zrezygnować. Co więcej, literacki alter ego naszego gościa. Wiesz, jak się nazywa? Mr. Ogórek. Michał Ogórek w Czułych Draniach. Michał Ogórek. Polski dziennikarz, felietonista, krytyk filmowy, autor książek i satyryk. Urodził się w Katowicach, czyli Stalingradzie, dnia 22 lipca 1955 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki. Pod koniec lat 70. wyjechał z Katowic do Warszawy, gdzie debiutował w przeglądzie technicznym. W 89. związał się z Gazetą Wyborczą, gdzie pracuje do dziś jako felietonista. W telewizji Kino Polska ubarwiał swym komentarzem kroniki filmowe z czasów PRL. Od roku w programie Pierwszym Polskiego Radia wygłasza swoje 3-minutowe felietony. Ma żonę Ilonę i syna Kubę. Panie Michale, zdaniem według greckich filozofów, dokładnie według Seneki, istnieją 3 sposoby spędzania życia. Otóż jeden polega na oddawaniu się przyjemnościom, drugi na oddawaniu się rozmyślaniom, trzeci na oddawaniu się działaniom. Który ze styli bycia jest najbliższy panu? Boże, Seneka. Zaczynamy z grubej rury. Zaczynamy po prostu, tak. Ja myślę, że to się da połączyć. I ja, rozmyślanie może być przyjemnością. Jeśli nie jest przyjemnością, to właściwie ja nie myślę w tym momencie. Tylko myślę o tym, co mi sprawia przyjemność. Aha. Więc może da się to połączyć. A gorzej jest działaniem. Wydaje mi się, że tutaj bym się wstrzymał z wieloma działaniami, bo to na ogół powoduje fatalne skutki w Polsce i lepiej się przyglądać temu, co się dzieje. Ktokolwiek się angażuje w cokolwiek, jakoś osiąga efekt odwrotny od zamierzonego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to nie tylko o politykę, chodzi, ale właściwie w bardzo wielu dziedzinach. Potem się trzeba tłumaczyć z tego, wycofywać, prawda? Także rozmyślać i mieć przyjemność z tego. To no może tak, to. Rzeczywiście, bo ostatnio Telewizja Polska przedstawiła fantastyczny program Przebojowa Noc. Miał być to wielkie show, po czym po pierwszym odcinku prezes telewizji stwierdził, że może jednak należy zawiesić ten program, a miało być tak pięknie. No więc jakby od razu powstrzymano się, prawda? I tylko myślano o jakimś programie, to już było jakaś satysfakcja, by z tego nie trzeba się byłoby z tego wycofywać. A jaka ulga dla telewidzów? A dla telewidzów to już nie mówię, prawda? Panie Michale,
gdyby Urszula tak zaczęła Seneką, bo jesteśmy dość mocno zestresowani w konfrontacji z geniuszem umysłu, nie, no za tak którego się często pana to uważa, tak się pana określa. Dopiero mnie stresujecie już tym Seneką, od razu mnie usadziliście. Ja też mam cytat, ale skoro o geniuszach mowa, to ja mam cytat. A ja nie mam żadnego pana cytatu. Cytat z Michała Ogórka w Chipie pan napisał, taka gazeta komputerowa, wprawdzie o internecie, ale odnosząc to do mężczyzny, pan również bez wątpienia mężczyzną jest i oto cechy, które pan bardzo wymienił. Za to bez wątpienia. Nie mam wątpliwości. Internet jest jak mężczyzna. Chwali się na potęgę, histeryzuje o swoje zdrowie i jest pazerny. Te trzy cechy ma Michał Ogórek? Chwali się każdy mężczyzna. Uważam, że to jest po prostu jakby przyrodzone. Może nawet każdy człowiek, ale kobiety robią to subtelniej. Potrafią jakoś ukryć może częściej. Udaje im się to w każdym razie. Mężczyźni nie potrafią tego ukryć. Jak słyszy się, jak rozmawiają na przykład biznesmeni ze sobą, prawda? No, że w ogóle słowo biznesmen może nie powinno oligarchowie. O, to jeszcze gorzej. Tak? Nie, żadnych oligarchów. No więc po prostu oni nic innego się nie robią, tylko mówią o sobie przede wszystkim i dobrze. No więc to właśnie oznacza chwalenie się, tak. Histeryzuje pan o swoje zdrowie? Chucha pan na siebie i dmucha? Każdy mężczyzna jest hipochondrykiem, to również nie ulega wątpliwości. Ja u siebie tego nie zauważam, ale być może dlatego, że jak mi wygodniej. Ale na przykład już na przykładzie swojego syna widzę, że on tak w ogóle go mało co interesuje na świecie, ale jak go coś zaboli, to natychmiast... To wtedy cały świat się musi zmienić. Tak, to jest po prostu już jakaś straszna sprawa. I trzecia cecha, pazerność. Michał Ogórek pisuje choćby w Chipie. Oprócz oczywistej gazety jest mnóstwo tytułów. Ale zdaje się, że mi tam nie zapłacili, nawet więc ta pazerność tutaj wychodzi. No to sama nazwa wskazuje, Chip. No, ale to pan pisuje za free? Czy ty, nie, znaczy już nie pamiętam, bo to dosyć dawno temu było, ale nie pamiętam, żebym się wzbogacił akurat na tym, co bym tutaj pan mówił. Tam jeszcze była taka teza, którą pan pominął, nie wiem dlaczego, że mężczyzna, tak jak internet, co 5 minut myśli o seksie, dlatego że... Paweł nawet częściej. Tego słowa. No nie wiem, takie badania były. O seksie chciałem później, panie Michale, żeby nie od razu. Chciałem tylko po prostu, ponieważ to w tym ciągu było, o ile pamiętam, dokładnie internet również działa w ten sposób, prawda? Gdziekolwiek jesteśmy, na jakiejkolwiek stronie, to co 5 minut skądś wchodzi jakaś strona, taka spływa, nie wiadomo skąd, prawda? Usiłujemy się jej pozbyć, albo też nie, ale bardzo często usiłujemy się jej pozbyć i to po prostu nie daje się zrobić. Ale te cechy u siebie pan dostrzega z tym seksem? U każdego mężczyzny co 5 minut, niezależnie od tego, co robi, pojawia się myśl o seksie. I więc on na przykład, ciąg myślowy jest taki, prawda? Patrzę przez okno, oj, dlaczego wczoraj nie wykorzystałem tej okazji? I wracamy do myślenia na temat, nie wiem, artykułu, który piszemy do gazety. To jest dokładnie takim rytmie jak internet. No to skoro są takie badania, to nasz cenzent, który za chwilę wypowie się na pana temat, zresztą kolega z branży, jakby na to nie spojrzeć, pewnie też co 5 minut myśli o seksie. Jak na niego patrzę, mam wrażenie, że nawet częściej. Rafał Bryndal, pierwszy cenzent dzisiejszego dnia. Jestem wielkim fanem pana Michała Ogórka. Bardzo lubię jego subtelny, co się zdarza ostatnio bardzo rzadko, humor i inteligentny, do tego stopnia inteligentny, że gdy czytam jego felietony w gazecie, muszę czytać dwa razy. I to nie jest zarzut do pana Michała, tylko moje predyspozycje intelektualne, gdy się odrywam od gier komputerowych, są coraz gorsze. Życzę panu Michałowi, żeby kształtował nasze poczucie humoru jak najdłużej. To znaczy, żeby sezon ogórkowy trwał co najmniej jeszcze kilkanaście lat. Jakiś komplement dla kolegi Bryndala? Super, wybraliście taką wypowiedź, że to aż mnie w fotel wcięło. Ja bym się... dlaczego dwa razy czytam? Bo takie krótkie chyba, dlatego... Albo chce się nauczyć na pamięć, jak ten błyszczeć w towarzystwie. Głównie właśnie mi zarzucają wszyscy, że to takie jest za krótkie i dlatego myślę, że... No bo faktycznie ten felieton w gazecie w telewizyjnej, w której pojawia się co tydzień, jest bardzo znikomy. Czemu ale Urszula ma ciągły niedosyt. Ale jest lepiej pozostawać niedosyt niż przesyt, wychodzę z tego założenia. To prawda. Tym bardziej, że felieton musi być krótki i taki w pigułce. Trudno pisać jakieś takie felietony na ile stron. Zresztą w ogóle wszystko w tej chwili się tak skróciło. Ja pamiętam, jak zaczynałem pisać, kiedy was jeszcze nie było na świecie, takie felietony i one były równie krótkie, to wówczas tych tekstów w ogóle nie wiedziano, jak to umieścić w gazecie, bo teksty na ogół miały 10 stron maszynopisu i nagle taki jakiś nie wiadomo co,
Gdzie to być? Nigdzie się w ogóle nie mieściło. Tymczasem wszystko się skróciło w tym czasie, wszystkie te teksty są bardzo krótkie i nagle się okazało, że ten mój jest, akurat odpowiada temu. Także uważam, że to świat się dostosował do mnie, a nie ja do świata. To jakoś tam satysfakcję daje. Panie Michale, jeszcze w temacie Rafała Bryndala, satyryka, pan również określany jest satyrykiem. Zatańczyłby pan, tak jak Rafał, w Tańcu z Gwiazdami? Ja nie wiem, dlaczego satyryk ma tańczyć. Czy to jest bardzo satyryczne zajęcie? Rafał tańczy. On tańczy, tak? Nie widziałem akurat. Pan by się dał namówić na coś takiego? Ja się wam przyznam w sekrecie, że miałem propozycję wystąpić w tym programie, gdzie trzeba śpiewać. Jak oni śpiewają? Coś takiego, tak. Ale ja wiem, z czego to wynika, ponieważ oczywiście jest ten znany taki szlagwort, dlaczego Ogórek nie śpiewa, i do różnych piosenek, do różnych programów, gdzie trzeba śpiewać, no to jakoś tam pasuje, prawda? Dzięki temu... Ale śpiewał pan ze Stanisławą Celińską, właśnie. Śpiewałem, tak. No bo właśnie z tego powodu, że jestem atrakcyjnym gościem w tych programach, bo zawsze się tego Gałczyńskiego cytuję, prawda, przy okazji. Ja pamiętam ten pański śpiew w fortepianach. No i nie wiem, czy trzeba określić to mianem wielkiego talentu, i to mnie skłania do takiego... Znaczy, ja żyję murmurando, tak. Murmurando. Melorecytacja. Też. Czy Michał Ogórek jest pozbawiony jeszcze jakichś talentów? No, ze śpiewaniem średnio, z czym jeszcze pan sobie realnie nie radzi? Ja uważam, że miałem w ogóle bardzo mało talentów. Dzięki temu, że ja mam mało, się skupiłem na tych, które mam i jakoś je eksploatuję i próbuję nad nimi pracować. To jakie talenty oprócz celnego oka i sprawnego pióra ma jeszcze Michał Ogórek? No, mam takie podejście do życia, które uważam jest talentem, które nie każe się człowiekowi tak straszliwie tym wszystkim przejmować. Mam kolegów, którzy wyrzucają telewizor przez okno. No, ja nie należę do takich osób i to daje pewien taki luz, który pozwala tak funkcjonować, jak funkcjonuje. Myślę, że to jest wielki dar od Boga, że można tak zachowywać pewną taki dystans. To pewnie ma związek z cierpliwością, panie Michale. Nie wiem, czy z cierpliwością. Z takim przekonaniem, że tak naprawdę to, co ważne, dzieje się zupełnie gdzie indziej, że nie ma się tak straszliwie przywiązywać do tego, do tych różnych naszych tutaj ambicji, do tego, co nam nie kieruje, i to już daje pewien luz. Czyli do pracy, do pierwszej zdobytej w Warszawie pracy też się pan nie przywiązał za bardzo? A jaka to była? To była redakcja przeglądu technicznego, panie Michale. W przeglądzie technicznym to był taki okres, że nikt nie znał się na technice, absolutnie nikt w całej redakcji. I była taka nawet, był taki Super. Incydent, że kiedyś ten magnetofon się zepsuł, jak u Ziobry, magnetofon się zepsuł, który stał na stole i rejestrował jakąś tam rozmowę. Nikt nie potrafił go naprawić w przeglądzie technicznym, nikt w ogóle nie potrafił tam zajrzeć do środka. Ale tam się zgromadzili po prostu tacy ludzie, którzy w ogóle się techniką nie interesowali. Tak się zdarzyło. Nie, no to cudownie. Ale tak jest z panem właśnie, czy pan był tym pierwszym, który ze swobodą sobie poradził? Ja w ogóle sobie nie radzę z techniką, a ja to mam właśnie z tego przeglądu technicznego, bo zobaczyłem po prostu, że w ogóle nie trzeba się znać na technice i można o tym pisać. To było takie świetne pismo społeczne wówczas. Muszę wam powiedzieć, ja nic takiego nie zrobię. W ogóle ale to jest nie ma... Wierzę, że da pan radę, panie Ale nie Michale. Ma, w ogóle się za to się nie łapię. Od razu paru uprzedzam, do zrobienia wentylator. Wiatraczek. Ale nie mam mowy, nie pan zrobię... Pan pomoże, ani... prawda? Ja mogę z tego zrobić telewizor albo komputer, natomiast wiatraczka nigdy w życiu to nie zrobię. Telewizor tak. Czy komputer? To ja wolę telewizor. Ja też. Dobrze, obejrzymy ale... w tym czułe dranie. Dobrze, ale to na pewno nie zrobię tego na poczekaniu. Mamy tu dla pana schemat, nie? Nie, nie biorę się, nie mam mowy. Słuchajcie, opowiem wam za to właśnie, jak w tym przeglądzie też mi się nauczyłem, że w ogóle nie trzeba się znać na technice, dlatego że po prostu to jest tylko przeszkoda. Żeby pisać o technice, broń Boże, nie można umieć takich umiejętności, bo człowiek już wtedy nic dobrego i mądrego, śmiesznego nie napisze na temat właśnie takich imprez. Była to zresztą wspaniała redakcja, ponieważ muszę wam powiedzieć, że przychodził taki niesłychanie chudy, młody ekonomista zawsze i szła za nim opinia, że jest on... O właśnie, niech pan się za to weźmie, bo ja na pewno nie. Weźmie, że on jest niesłychanie opozycyjny takim człowiekiem, w ogóle jakimś super. I myśmy to drukowali, te jego teksty, nic z nich nie rozumiejąc, bo one były bardzo trudne. On się nazywał Leszek Balcerowicz, ten młody człowiek. Kojarzy go mnie. I on tam właśnie, tam go poznałem, wtedy on tam zaczął. I to była taka dziwna redakcja, która skupiała tego rodzaju osoby, które gdzie indziej się nie miały szans w ogóle... jakokolwiek wykazać. Widzę, że panu to dobrze. Pan w ogóle w przeglądzie technicznym nie właśnie był przyjęty. Byłbym nie miałbym szans. Od razu. Czyli żadne moje umiejętności. Uwaga, chwila prawdy. Proszę państwa, nim przejdziemy do spotkania z Witoldem Odrobiną. O, patrzcie, nie wyszło.
Nie działa. No, czyli nadałby się do przyglądu. Nie, to do przyglądu mnie przyjmą. Tak jest. Sprawdźmy, czy przyjmiemy też Witolda Odrobinę. Witold Odrobina sprawdza na ulicach Warszawy przeróżne rzeczy na temat naszych gości, bo sami byśmy przecież nie dali rady. I w temacie Michała Ogórka sprawdzi teraz, co można z tego... Nie daje mu to spokoju jednak. Nie daje mu spokoju, bo jest typowym facetem, więc zrobi. Muszę. A Wito sprawdzi, co się da zrobić z Ogórka. Kukumis to roślina jednoroczna, pochodzi z rodziny dyniowatych. Co prawda przywędrował do Polski aż z dalekiej środkowej Azji, ale w Polsce czuje się wyjątkowo dobrze. Co ciekawe, zanim wyrośnie, może mieć kwiaty męskie, żeńskie lub hermafrodyczne, czyli pół chłop, pół baba. Ale cóż z niego można przygotować? Spytajmy fachowców. Trzeba go wydziurawić, tak? Zrobić dziurę w nim. Nafaszerować go na przykład, powiedzmy, zrobić jakiś tam farsz, ryż, mięso, przyprawy do tego i później go ugotować normalnie. Jogurt naturalny, ogórki świeże, menta, czosnek i sól. I co z tego tworzymy? To jest sałatki. Sałatka, papryka zmieszana z kapustą włoską, ogórek świeży. To jak dobrą mizerię zrobić, taki szybki przepis? No to mizerię, no to tak, ogórek. Śmietana, ocet, sól, no i co tam jeszcze? Nie wiem, można cytrynę zamiast octu. Nie no, wszystko. Może być daniem głównym albo tylko dodatkiem do sałatek. Można nim podobno świetnie odświeżyć twarz. Jest tylko jeden problem z ogórkiem. Z kiszonego ogóra surowego już nie zrobisz. Wito Odrobina, Czułe Dranie. Panie Michale, nie irytuje pana pańskie nazwisko, że wszyscy się z niego śmieją? O, proszę. Dziękuję bardzo, umiem. No Dania tak, z ogórka, powiedzmy, wszyscy że ciągle... Powiedzmy, że fachowiec jakiś przerwie i to szybko złożył. Nie, to ja sam, bezwzględnie. Spodziłeś. Nie, ja muszę panu powiedzieć, że ja to nazwisko, którego nie lubiłem nigdy, bo specjalnie, szczególnie w młodości, jak wiecie, w szkole nie miałem lepszego życia. Ogórek, zielony ma garniturek. Tak, tę piosenkę to oczywiście wszyscy mi śpiewają, ale do dzisiaj. Ale to dzisiaj już ma to inne trochę znaczenie, ponieważ okazuje się, że to nazwisko w tym zawodzie jest właściwie świetne, ponieważ nikt mnie z nikim nie myli. Nie było, zdarzyło mi się, że nazywać się Kowalski czy Nowak, to jest naprawdę coś strasznego. Ale Amerykanie zawodzie. Nie wymówią. W Amerykanie myślą, że jestem Irlandczykiem. Jak byłem w Stanach, wszyscy zapisywali moje nazwisko Ogórek. Nawet nie musiałem nic powiedzieć. Jak się przedstawiałem, od razu pisali Ogórek, tak jak Irlandczyku. Stąd się wziął Mister Ogórek w Gazecie Wyborczej. Także w Polsce nikt nie zapisuje tego po amerykańsku. Wszyscy wiedzą, że to jest ogórek akurat. Natomiast wydaje mi się, że od momentu, kiedy jestem dorosły, nigdy nie żałowałem, że takie nazwisko noszę. Kiedyś nawet, pamiętam, był taki sezon ogórkowy w trzecim programie Polskiego Radia. Zrobili w szczęście, sezon ogórkowy. Nie ma sezonu lorochowego, jest ogórkowy. No proszę. No. Za to teraz jest nieustający sezon Kaczyński. Kaczyński, no właśnie, chciałem to powiedzieć. Ja doskonale rozumiem, bo nie chciałem tutaj pani dotknąć za mocno, ale no tak bywa. No tak wyszło. Natomiast chciałem powiedzieć właśnie o takim programie, nazywał się Sezon Ogórkowy w Trójce i tam szukano osób o takich nazwisku, o takim nazwisku w Polsce. Okazuje się, że ich jest ponad 5000, więc to w ogóle jest armia ludzi, co byłem zdumiony. Robiono taką sondę na ulicy właśnie, z czym się pani kojarzy ogórek. I muszę powiedzieć, że mniej więcej tak, nie wiem, z połowa osób mówiła, pisze felietony, co było niesłychane zupełnie rzeczą, ponieważ właśnie przebiłem nawet takiego ogórka takiego straganu, tak. No, to jest popularność, proszę państwa. Jeśli chodzi... Ma pan potwierdzenie, że się lubię chwalić, prawda? Więc to już jakby wszystko jest ten pierwszy punkt. Tak. To teraz przejdę do pazerności za chwilę. Przechodzimy do pazerności. Dużo pan je? Jem? Nie właśnie niewiele. Myślałam, ale lubię, niestety lubię jeść. I słuchajcie, to jest niesamowite. Jestem chyba pierwszym człowiekiem, który to ma na świecie. Mianowicie jestem uzależniony od obwarzanków. Od takich bajgli krakowskich po prostu. Kupuję sobie bez przerwy te obwarzanki. Wydaje się, że to jest jakiś nonsens, prawda? Ale gdzie pan kupuje? W Warszawie? Bo tak. To... Nie, ale robi się pan nerwowy, jak się panu kończą? Tak. Absolutnie. Jeżeli nie mam, jeżeli dzień bez obwarzanka, to po prostu ja wieczorem jestem jakiś nieswój. I to jest chore, ja doskonale to wiem. A równocześnie nie mogę się... Także uważam, że jest to rodzaj nałogu i przyznaję się publicznie do czegoś takiego. Ja nie jestem przekonana do końca, czy kucharz, który przyrządza dania z naszych gości, z gości czułodraniowych, wiedział o tych obwarzankach. Chyba ich tam nie dodał. Ale Michała Ogórka ugotował zacnie.
gastrofaza specjalnie dla pana, panie Michale. Danie z ogórka. No, ale mam nadzieję, że obarzanka jakoś można przynajmniej dołączyć do tego. Można tak? Tak. Bez tego niestety to ja my wysyłamy gołębie do Krakowa, żeby nam przywiozły. W Warszawie też są takie obarzanki. Ale nie takie dobre jak mrożone. Najmilsi bracia i siostry, kłaniam się, witam, oto gastrofaza czułych drani. Dziś, proszę państwa, na warsztacie bardzo trudny egzemplarz, patron, nad którego symbolicznym daniem zastanawiamy się już od pokoleń. Zastanawiał się mój dziad, zastanawiał się mój ojciec, zastanawiam się i ja, jak właściwie ukazać w kulinariach Michała Ogórka, proszę państwa, i nagle dziś olśnienie, przecież Michał Ogórek czai się zewsząd. Mili państwo, choćby pomidor, jędrny, soczysty, rzucający się w oczy, odważny i kontrowersyjny w swym kolorze, to nawiązanie do zwojów mózgowych, tak wygląda właśnie struktura pomidora i oto ogórek, pierwszy z serii, niepozorny, figlarny i sztywny, jednym zgrabnym ruchem wkładam go do wnętrza pomidora i oto mamy pomidora z Michałem Ogórkiem w tle. Już za chwilę podobny manewr mogę powtórzyć w przypadku pomarańczy, którą efektownie wydrążyłem tak, by również w niej znalazł swoje miejsce pan Michał, oto symbol soczystości wypowiedzi, tryskania elokwencją, mało co jak pomarańcza potrafi trysnąć, szczególnie z udziałem ogórka. Proszę państwa, jabłko. Jabłko kruche jak okulary pana Michała, również symbol grzechu pierwotnego, który często popełnia pan Michał, pisząc bezkompromisowo na temat rzeczywistości, która go otacza. Oto ogórek kolejny w jabłku. Został umieszczony, jest też ziemniak. Pan Michał jako rdzenny Polak nie może odżegnywać się od symbolu kartoflanego społeczeństwa i oto wędruje również do wnętrza solidnej sztuki i jest ziemniak ogórkowy. Mamy również banana, to szczególnie na prośbę żony pana Michała. Ja tu nie będę komentował powodów, dla którego go używamy. Powiem tylko, że pani ogórkowa nalegała. Wkładam więc oto ogórka, który oczekiwał będzie na swą chwilę, by efektownie z tej oto skóry wyjść na świat z kolejnym efektownym, soczystym tekstem. Proszę państwa, no na czym innym mógłbym serwować pana ogórka, jeśli nie na świeżym egzemplarzu Gazety Wyborczej? Rozkładam go tu i poszczególne ingrediencje układam w zacną, nieoczywistą kompozycję. Oto więc kartofel, soczysta pomarańcza, jabłko kruche jak okulary pana Michała, pomidor fenomenalny na mózg oraz oczywiście ten oto żartobliwy banan. Wszystkie te elementy okraszam oczywiście przepięknie ziołami i na koniec wykańczam potrawę w sposób, jak zwykle interlokutorzy komentują poczynania oralne pana Michała, że pan Michał po prostu straszliwie pieprzy, w związku z tym i odrobina tej przyprawy musi się znaleźć w naszej kompozycji. Proszę państwa, jest gotowa, fantastycznie przypruszona i pachnąca. Więcej, och, mnóstwiej, repeta, powtórka, dajcie mi więcej Michała Ogórka. Dziękuję. No bardzo, niesłychanie chętnie bym to zjadł wszystko, ale niestety to gdzieś tam wirtualnie tylko. Panie Michale, gdyby miał pan ochotę odtworzyć ten przepis w domu, no bardzo naturalnie. Proszę na pamiątkę naszego dzisiejszego spotkania, to gastrofaza z Michałem Ogórkiem. Wprawdzie pan tam znikały te ogórki we wszystkich tych elementach, które pan nam prezentował. Trochę mnie to niepokoiło. Że nie, to chodzi o to, że ogórek czai się wszędzie. Aha. O gwiazdach z ekranu, gazety i świata mody i tak do finału kroczkami pomału wraz z najmądrzejszym ze wszystkich Michałów. Przed państwem prawdziwie ogórkowy szok. Za moment na ekranie, a teraz blok. Bardziej się pan czuje warszawiakiem czy Ślązakiem? Ślązakiem nie, ale kiedy się pytają mnie skąd jestem, to zawsze mówię z Katowic. To jest właśnie dosyć takie dziwne, ponieważ mieszkam w Warszawie już 30 lat i to jest nonsens mówić, że jestem z Katowic, ale jakoś nigdy nie czuję się, że tutaj się, że stąd pochodzę. Zawsze się tutaj mieszkam i całkiem... Cenna jest ta pamięć o korzeniach. Tak, no ale 30 lat to szmat czasu. Mamy nadzieję, że Warszawę zdążył pan
dogłębnie poznać. Zresztą wielokrotnie o Warszawie pan pisze. Nie będzie miał pan więc problemu z naszym testem warszawskim. Chcielibyśmy się przekonać, na ile wsiąkł pan w tę rzeczywistość. Mamy kilka arcywarszawskich pytań. Urszula jest pana krajanką z okolic. Ja jestem stąd. Przygotowałem 5 zasadniczo wiedzowych pytań warszawskich. Ja zasadniczo wiedzowych. Czy mogę? No proszę, tylko pierwsze jestem, pytanie, panie Michale. Zdenerwowany. No, wcale się panu nie dziwię, gdyż pytania są trudne, momentami dwuznaczne. Pierwsze z nich to, gdzie w Warszawie można publicznie posiedzieć w szparce? W szparce, gdzie można posiedzieć? No na Placu Trzech Krzyży. Bingo. Brawo. Na której ulicy stoi najwięcej cór Koryntu? Stoi pod... Ja akurat tego nie wiem. Chcę zaznaczyć, że tego nie wiem. Natomiast podejrzewam. No, gdzie? Że może na Poznańskiej. Bingo kolejnie. Ale to po prostu strzelałem. Tak. Jeden z kolejnych symboli Warszawy. Ile mieszkań zawiera przeciętny blok osiedla za żelazną bramą? Ile mieszkań? O to mrówkowce. Znam te bloki, ale tak, żeby określić dokładnie, tam mają pewnie po 10 pięter czy więcej. No więcej, do 16 dochodzą. 16 mają nawet? Nie wiem, ale ile ich tych mieszkań się tam pomieści? Średnio w bloku za 800. 420 mieszkań, 1000-1200 osób w każdym bloku. Z 19. Każdy sąsiad się zna z sąsiadem. No dobrze, czyli pierwszy nietrafiony. Ile kosztuje bilet na autobus normalny, jednorazowy? A to wiem, 2,40. Brawo. Pięknie. Ile mierzy sobie najdłuższy dom w Warszawie? Wzdłuż. Jest jeden wzdłuż, ma 508 metrów na Kijowskiej, ale jest jeden dłuższy, połamany. W jednym ale ciągu. Ale ile metrów, to nie wiem naprawdę. 1,5 kilometra ma, ale gdzie się mieści? Ten połamany na Stegdach? Nie, osiedle Hansenów na Pradze Południe, przy Żymirskiego. Ale... A często pana rozpoznają na ulicy? No, pytasz. No często, rzeczywiście. I na ogół w takich momentach, kiedy wolałbym nie, to zawsze tak bywa, prawda? Kiedy chciałbym się gdzieś przemknąć. No już w tej chwili nie przypomnę sobie, może tak dokładnie, ale na przykład, że wolałbym być niewidziany w jakimś miejscu, a tu zawsze to się zdarzy. Ale jest pan klasyfikowany jako gwiazda i jak panu z tą świadomością w obliczu, kiedy gwiazdy właściwie wypluwa w tej chwili polski show biznes co pół roku? Są dziesiątki osób nagle gwałtownie popularnych i no i często jest pan z nimi, że o, sławni ogórek i potem lecą ci jednosezonowcy. No ale właśnie sam pan mnie zaliczył do wielosezonowców i rzeczywiście chyba tak jest, bo już nie liczę, ile tych sezonów jakoś tam się obracam w tych jak kręgach, o których pan tutaj wspomniał. Ja myślę, że w tej chwili takie powiedzenie słynne, że są znani z tego, że są znani, mówiliśmy o tym, to w Polsce w zasadzie przyjęło postać znani z tego, że są nieznani. A Rafał Olbrychski jest dla pana gwiazdą? Znaczy nazwisko gwiazdorskie ma, niewątpliwie. Tak. O ojcu. Tak. Imię trochę mniej, ale powiedzmy tak pół na pół w związku z tym. Jeżeli nazwisko już jest gwiazdorskie, a imię nie, no to uzyskujemy 50-50. No to co, 50-50, kolejny Censent, Rafał Olbrychski o Michale Ogórku. Nie jest przypadkiem, że to właśnie zespół polskich naukowców, pierwszy na świecie, podobno odczytał całkowity genom ogórka. Pan Ogórek, spotkany przeze mnie w telewizji tego właśnie dnia, kiedy gazety podały tą olbrzymią, istotną wiadomość, potwierdził, że to nie przypadek, że to polscy naukowcy właśnie odczytali pełen genom ogórka. Ja również czytuję pana ogórka, mam tylko pytanie, czemu jednak tak subtelnie i delikatnie pan sobie poczyna z naszymi politykami? Andrzej Leper miał do mnie pretensje, ponieważ napisałem, że się jak dokładnie chcę powiedzieć, bo to ma znaczenie, jakie to było sformułowanie, że się wykazuje wykształceniem podstawowym. Tak było w tym felietonie dokładnie, a on ma ukończone technikum rolnicze. Matury ma. Nie, matury nie ma. Ma technikum rolnicze ukończone, co już się liczy jako wykształcenie średnie. I przyszedł do sądu, powiewając z tym świadectwem swoim, chciał udowodnić, że to jest nieprawda i że ja mu poderwałem zaufanie społeczne, sugerując, że ma wykazuje się wykształcenie podstawowe. No ale linia obronna była taka, że nie napisałem, że ma wykształcenie podstawowe, tylko się wykazuje. To jest różnica, prawda? Można mieć nawet i wyższe, a wykazywać się podstawowym. I sędzia była taka bardzo fajna i bardzo się uśmiała na tym procesie i natychmiast przyznała rację, co świadczy być może o tym, że polskie sądy są bardzo układowe i jak wiemy w tej chwili, prawda, zachowują się niewłaściwie i wówczas Andrzeja Lepera oddaliła jego pozew
I dostałem na piśmie zaświadczenie, że mam prawo pisać felietony. Jestem chyba jedyną osobą, która ma takie zaświadczenie. No proszę. Bo panie Michale, myśmy doszli do kolejnego szczegółu z pańskiej biografii, z marzeń niespełnionych zawodowych. Jest jeszcze jedno, prawda, Urszula? Tak, nie chciałby być pan strażakiem, nie chciał być policjantem, nie chciał być pan kosmonautą. Chciał być pan konduktorem, tak jest. Panie Michale, oto bilet ekspresowy. Ja ich nie rozpoznaję, więc pan nie wiem, premier, kto to pan jest. Premier bardziej marszczy czoło. A, mam nie ma botoksu. Kasujemy go? No, ale naturalnie, wszystko kasujemy. Bardzo proszę. Wszystko kasujemy. Przemysław Edgar Gosiewski już czeka w kolejce. Ale proszę zobaczyć, jaki czerwony. Ciekawe od czego. Jak pomidor. Trzeba by go jakoś mocniej tak. Jest wydziurkowany już. Można każdy we wszystkie wzorki. Już drugi raz na ten bilet się nikt nie pojedzie. A Przemysława Edgara będziemy też kasować? Czy na nim się już nikt nie przejedzie. On do Włoszczowej? Nie, tu nie ma do Włoszczowej biletu. Nie, ale czy zauważył on pan, do Włoszczowej jedzie bez biletu. I senator Niesiołowski też do wykasowania. Znaczy ja go tak tutaj z boku, bo ja go lubię jednak także. Wszystkich będzie pan kasał, a pan Rokita? Ależ naturalnie. Nie robię żadnych tutaj wyjątków. Andrzej, myślę, że nic zaskakującego. Znaczy ja myślę, że już właściwie to nie warto, bo to już i tak nie pojedzie na ten bilet. No tak. Andrzeja czas się już minął, tak. Ale znowu podróż się skończyła. Czyli absolutnie nie pozostawił pan nikogo, kto mógłby sobie jeszcze swobodnie pojeździć? Proszę, wszyscy są do wymiany? Proszę pana, prawdziwy konduktor to absolutnie musi być tutaj bezstronny, kasować wszystkich pasażerów. To nie ma tak, że ktoś na przykład bez biletu jedzie czy coś. No tak, bo ktoś by o korupcję powiedział. Nie. Bileciki absolutnie dla pana i tak się już na nich natomiast nikt nie przejedzie. Natomiast niektórzy tak już właściwie nawet nie pojadą. Michała Ogórka mam zawsze we wdzięcznej pamięci, ponieważ jest po pierwsze fantastycznym gościem w programie czy do wywiadu, fantastycznym rozmówcą, kiedy sam prowadzi, jest też jednym z moich ulubionych felietonistów. Jest tyle plusów, no może taki mały minusik. Chyba kamera go nie lubi. Nie tyle chyba kamera mnie nie lubi, co nie lubią mnie szefowie Alicji Zygmuntlińskiej, bo telewizja publiczna na dźwięk Gazeta Wyborcza w tej chwili dostaje po prostu paraliżu wręcz. Już nie będę opowiadać o sytuacjach, kiedy byłem zapraszany, a potem dzwoniono i z takim wyjaśnieniem, że zmieniła się koncepcja, jak słowo daje. Koncepcja się zmieniła i w tej koncepcji się nie mieszczę. I bardzo przykre były te rozmowy, głównie dla tych osób, które zostały wysłane z taką misją, żeby właśnie zawiadomić mnie, że gdzieś tam na którymś kolejnym szczeblu nie zostałem zaakceptowany. Mhm. Jest to, zdaje się, w tej chwili w telewizji publicznej dosyć powszechna praktyka. Ale za to w radiu publicznym kochają Michała Ogórka. No to jest dosyć dziwne rzeczywiście. W radiu mam dziką satysfakcję, muszę wam powiedzieć, ponieważ jestem w radiu publicznym, który jest w tej chwili mocno pisowskie i takie bardzo, że tak powiem, zaangażowane w nową rzeczywistość czwartą. Czwartą już z kolei. Wreszcie powiedział ktoś to głośno. Pisowskie radio publiczne tak w Polsce. No to chyba nie ma wielu wątpliwości, że tak jest. To przy kolejnym rozdaniu zostałem uznany tam za głos lewicy, czy nie wiem, liberałów i dopuszczony do tego grona, które może się co tydzień wypowiadać. W momencie, kiedy by mnie wyrzucili, byłoby oczywiste, że nie ma żadnego liberała. Jestem jedyną szansą liberalizmu w polskim radiu. No to gdyby pana wywalili, to jedyne, co by pozostało, oprócz Gazety Wyborczej, przeglądy prasy, w których jest pan specjalistą. No przeglądy prasy robię codziennie rano w Radiu Złote Przeboje i muszę powiedzieć, że robię to z wielką chęcią, ponieważ no, siłą rzeczy czytam te gazety ciągle, prawda? To jest... Ale wszystkie? Jakiś ma pan zakres? Ile tych tytułów się pojawia? No czytam wszystkie dzienniki, no to już jakby siłą rzeczy jest to minimum, które dziennikarz musi wykonywać. To jest trochę ciężkie, bo muszę to robić wcześniej rano, bo no tak, właśnie to rano trzeba... Natomiast i to tylko chwilka przygotowania. Zawsze trzeba to przeczytać. To panie Michale, teraz tak na szybko przegląd prasy. To nie są wprawdzie dzienniki, ale niezwykle interesujące pisma branżowe. Mamy Świat Brydża, mamy oczywiście, proszę państwa, wędkarską gazetę. Aha. Wiadomości wędkarskie, jest Działkowiec, pełen arcyciekawych aktualności akurat, politycznych tak. Oraz oczywiście, jest akurat, nawiązując do przeglądu technicznego, mamy majstra. Zrób to sam.
Panie Michale, ile panu zajmuje przygotowanie do błyskawicznego przeglądu prasy? No więc zależy, kiedy gazety przywożą, bo przywożą teraz je właśnie bardzo różnie, więc czasem przywożą w ostatniej chwili, więc idę od razu, a czasem mogę sobie to poprzeglądać. Wolę poprzeglądać, dlatego że bardzo często rzeczy fajne mieszczą się w środku, a jak mam tylko okładki, to nie zawsze to jest to najlepsze, no ale czasami nie ma czasu. Myślę, że kampania wyborcza już się rozpoczęła w prasie, ponieważ wszelkie tytuły na to wskazują. Otóż idealne maskowanie przynosi artykuł dzisiejszy Majster. Idealne maskowanie dotyczy wszystkich polityków, którzy usiłują ukryć swoje prawdziwe poglądy z tego względu, że te poglądy nie nadają się do prezentowania w kampanii wyborczej. Inne tytuły... Co tam w działkowcu? Obudzić szczupaka. No to jest oczywiście aluzja do tego, że w polskim bajorze nic się nie dzieje, że szczupak zawsze nadaje PN. Ale na przykład tytuł Wrzesień, niesłychanie wieloznaczny tytuł Wrzesień, który sugeruje jakieś wielkie emocje w wiadomości wędkarskie, tak? Tak nawet jest. Nie wiem, jak się to nazywa, bo tu nie jest napisane. Mało uczcioneczką, wiadomości wędkarskie. Polecam numer wrześniowy, który rzeczywiście potwierdza, że jest wrzesień. To jest rzadkość duża w prasie, żeby tytuły zgadzały się z tym, co jest w środku. Kokojące. Niesłychanie interesujące pismo. I co tam jeszcze w świecie brydża, panie Michale? W świecie brydża jakiś medal, nieudany zamach. To chyba jest na temat prezydenta. Po kontrze przeciwników na transfer. No transfer oczywiście chyba o Radku Sikorskim. Artykuł przechodzi do nowej pracy. Tutaj widzimy jakieś impasy. Same impasy. To rzeczywiście i co ciekawe w piśmie Świat Brydża te impasy wychodzą. A w polityce i w życiu nigdy. Proszę Państwa, Michał Ogórek w przeglądzie prasy czułodraniowej i to jest idealny moment, by przejść do wielkiego finału naszego spotkania. Michał Ogórek. Ogórek jest mistrzem. Zapraszamy na wielki finał, panie Michale. Finał. Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija, jak mawiają klasycy. Czas na wielki finał czułych drani. Panie Michale, będzie jedno, jedyne, ostatnie pytanie. Liczymy na absolutną szczerość, w zamian za co czuły drań wypluje z siebie prezent. Pluje bezślinowo, więc proszę bez problemu wsunąć. Stąd. Tak. Ewentualnie, jeżeli oczywiście pan skłamie, panie Michale, istnieje szansa, że dłoń zostanie delikatnie odcięta, ale oczywiście dezynfekcja i późniejsze szycie wchodzi w grę. Tak. Prosimy o wsunięcie dłoni. Panie Michale, szczere pytanie. Wprawdzie twierdzi pan, że styliści są panu obcy, ale czy to aby nieprawda, że rok temu udał się pan do pewnej luksusowej kliniki pod Warszawą w celu dokonania przeszczepu włosów na głowie? Było tak czy nie? Nie, nie było tak naprawdę, chociaż może by mi się nawet przydało, ale nigdy na to jakoś nie wpadłem. A brakuje panu czasami tych włosów? Brakuje mi czasami. Żeby mieć co rwać z głowy, jak są te dramatyczne wydarzenia. Żeby na przykład powstawały mi z głowy te włosy właśnie. Nie ma mi co powstawać, tak. No to w takim razie, draniu, będziesz ciął czy obdarujesz? A co? Sprawdźmy, dostaję coś. O, bilety. A propos kolei. Do Włoszczowej. To nie chcecie tam zesłać do Włoszczowej? Tak, bo jak pan słusznie zauważył, bilet jest tylko w jedną stronę. Jest w jedną stronę. Jakby panu kiedykolwiek zabrakło inspiracji, to Włoszczowa stała się chyba takim właśnie miejscem, z którym można czerpać garściami. A co tam przeszczepiają? Bo a propos przeszczepów. Na pewno nie mózg, niestety. Pan wicepremier Edgar otworzył podobno małą klinikę. Bertolt Brecht mawiał, że nieznośnie jest żyć w kraju, w którym nie ma poczucia humoru, ale jeszcze nie znośnie jest tam, gdzie poczucie humoru jest do życia niezbędne. Nasz gość miał wyjątkowe szczęście, że urodził się w Polsce. No bo moi drodzy, kimże byłby Michał Ogórek na przykład w takiej nudnej Kanadzie albo do bólu poukładanej Szwajcarii?